Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj udamy się do zamku Srebrowód. I tak nazwę ten odcinek Srebrowód. Cześć, 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 cześć. Idziemy na południe. Nie mogę znaleźć tej typiarki od gońców leśnych. Ni chuja, nie wiem. Załatwiliśmy tutaj na tym pobojowisku zadania. Była jakaś bitwa, tak naprawdę nie wiem między kim a kim ona była. Ale wydaje mi się, że Myrtańczycy z tutejszymi. A śmieszniejsze jest to, że my jesteśmy tutaj w roli. Znaczy, stoimy przeciwko Robarowi. Czyli bohaterze. Półstrawiony orzech. Bohaterze poprzednich części. Expa. Który mamy poziom? Mamy poziom 12. Hej! Czyli aktualnie mamy wyższy poziom niż. Potrzebuję pomocy. Odcinek. O co chodzi? Symbolem naszej gildii jest złoty grot. Przed bitwą. Skąd on się tu wziął? Ukryłam go w jaskini. W czym problem? Te przeklęte gobliny zadomowiły się w całej okolicy. W tamtej jaskini również. Możesz go dla mnie odzyskać? Powiedz mi. To niedaleko. Na wschód, tak? Tutaj. A, zapomniałem. Nie mogę tak robić. Wytrzymałeś mi zjada, gdy biegam z czarami. A jeśli robię tak, to już nie. Zobaczcie na chwilę. Cześć. Jak się nazywało? To Krwawa Dolina? Chyba tak. Idziemy tutaj. Kto tam? Musisz mieć glejt, żeby przejść. M! Stać! Droga do Krwawej Doliny jest zamknięta. Tak, Krwawa Dolina. Mam zezwolenie na wyprawę do Srebrowodu. Proszę. Pieczęć barona? W porządku, ale... Oczywiście, może pan przejść. O, tędy się idzie. Nieźle. Normalnie to by wystarczyło go rozjebać, żeby mógł przejść normalnie, tak? Już po wszystkim. Pora ruszać. A co ze zmarłymi, panie? Wrócimy tu. Z ludźmi i łopatami. Teraz jesteś już mój, Mora. Tu już Srebrowód będzie. Czyli to już będą workowie. Tak właściwie. Dobra. Fireball. I... Tak. Tak, to już będzie Srebrowód, z tego co pamiętam. Czyli tak jak byliśmy tutaj i patrzyliśmy się na miasto, to było właśnie Srebrowód.
Patrz, jak się zatrzymuje śmiesznie. Many więcej potrzebuje. No, odczuwam brak many. Odczuwam brak many. Nie mogę do fulla? Zapał. Do 110 punktów many. Czyli to jest ta pożoga cała. Jeśli wzmocnię do takiego poziomu. O, ciekawa mechanika. Patrzcie na to. Nie dam rady aż tak wzmocnić. A, bo jeszcze nie mamy pożogi. O to chodzi. Pożoga będzie dopiero od tego poziomu. 13 poziom wymagany. A mamy 11. Także musimy na razie się wstrzymać z tym. Sześćdziesiąt mogę maksymalnie zadać. Te stwory cały chuj dostaje tego expa. Dobra, jakieś ścierwojady jeszcze znajdę? To jest jakieś pobojowisko. To jeszcze nie jest srebrowód. Kim jesteś? Przybywasz z pola bitwy? Nie, ze Stuark. Szukam Giltora, kasztelana zamku Srebrowód. Znalazłeś go. Ja jestem Giltor. Baron Stuark dał mi dla ciebie list. Jakieś wieści ze Stuark? Nareszcie. Proszę, skoro już dostarczyłem list, chciałbym cię o coś prosić. Przykro mi, nieznajomy. Czegokolwiek ci potrzeba, musisz zaczekać. Zaczekać? Moja prośba jest pilna. Wierzę, lecz odkąd skończyła się bitwa, mam pełne ręce roboty. Trzeba pogrzebać zmarłych i zająć się rannymi. Mogę się do czegoś przydać? Docenimy każdą parę rąk. Muszę wracać na zamek, a Doran ciągle włóczy się po polu bitwy. Doran? To sztandarowy mojego pana. Nie chce się schronić na zamku. Przyprowadź go do domu, a wtedy może wysłucham twojej prośby. No może. Dlaczego Doran nie chce... Honor mu na to nie pozwala. A tobie nie za... Zależy, lecz musiałem szybko zebrać... Zajmę... Gdzie jest... Na północny wschód stąd. A twój zamek? Na południe stąd. Dobra. I tu jest jeszcze ktoś. 600 expa. Czego sobie życzysz? Gruda? Hej, Gunda. Ty, możesz mi pomóc? Chciałbym zobaczyć. Dobra, czy mam coś do sprzedania? Niekoniecznie.
Dobra, mam drugą runę. Runa wstrząsu. O co chodzi? Przybywam z zamku. Jestem kupcem. Ale pomagam też w leczeniu chorych i rannych. Chciałam prosić gońców leśnych o przysługę, ale gdzie oni się podzieli? Rzeczywiście. Wielu ich tu nie znajdziesz. O co chciałaś ich prosić? Potrzeba nam leczniczych orzechów dla rannych. Na południowy wschód od obozu gildii znajdują się dziki. Trzeba je u... Co takiego? Orzechy to przysmak dzików. Poza tym, jednak w żołądkach dzików trucizna jest neutralizowana. Więc wycinamy orzechy. Rozum. Jeśli mi pomoże, wystarczy pół tuzi. Muszę wracać na za. Ciężki orzech do zgryzienia. Dobra, pobiegajmy tutaj. Tak działa. Mamy teleporcik. Tu jest pole bitwy? Czy tu też kolejne zadanie? Alzar. Druid? Ej, ty! Ej, ty! Daliara. Czego chcesz? Potrzebuję grzybów do eksperymentów. Grzyby? Eksperymenty? O czym ty mówisz? Wszystko wyjaśnię, jak zdobędziesz grzyby. Wyjawię ci sekrety alchemii. Słucham. Morowi to bardzo... Żeby dobrze rosły, potrzeba im... Czekaj! Czy na północny wschód... Tam. Gdy krew poległych wsiąka w ziemię, Morowi... Jeśli wiesz... Te pas... Nie krew... Dobra, pójdziemy. Gdzieś tu bitwa była, tak? Czyhający wilk. Wcale to nie są duże obrażenia. Naprawdę. Wcale obrażenia duże nie są. Najbardziej czego mi potrzeba to punktów many. Tu są jakieś wilki. Ciekawi mnie, co to za jaskinia. A tu jest jakieś zadanie. Chyba szybki dosyć jest cooldown tego. Kolejne zadanie. Co tam? To by się zgadzało. Chwała! Jestem w bitwie! To chodź ze mną. Mam iść z tobą? Przez... krążą przed wejściem. Warczą! Ja... Naprawdę? Tak, do... Dokładnie tak ro... To nie demon... Wilki? Demon? Nie! Oczyściłem teren z... Naprawdę? Zał... Dobrze. Tak zrób. Ty, dużo expa. A, tu nie możemy. Dużo expa dostaliśmy za to zadanie. 1100. Ogólnie za zadania, a za normalne zabijanie potworów, no to dostajemy nieporównywalnie za dużo expa za... Za dużo expa dostajemy za questy względem potworów. Więc tutaj expić tak powiedzmy zadaniami się nie opłaca. Zadaniami opłaca właśnie, a tak normalnie nie. A w Gothiku 2 za zadanie nie dostawaliśmy tyle expa.
Wilki, demony, kurde. Debile takie. Jakubu Tabu. Nieźle. Czyli mogę zadać obrażenia większej ilości na tym poziomie już. Co cię sprowadza? Śmierć i żar. A ty? Jestem Kraglan, wielki mistrz gildii gońców. Nie wygląd... Moi ludzie oferują... Obym tylko znalazł siostrze. Na imię mu Kilian. Siostrze, natknąłem się na Kiliana. Ukrył się tam przed wilk... Wilki? Demony? Nie martw się. To tylko wilki. Poza tym... O, moja siostra Semel, proszę, weź... Bądź pozdrowiony. Wilcza tarcza. A czyli mogę jeszcze fanty pozbierać z nich. Coś się znajdzie, myślę. Co to za posąg? Dobra, z kimś mogę tu pogadać. A, to tego mieliśmy przekonać i sztandar mu znaleźć. Witaj, nieznajomy. Śmieszne te hełmy. Widziałeś może sztandar? Srebrny herb Setarif na szafirowy. Niech zgadnę. Jesteś Doran. Giltor się o ciebie martwi. Giltor? Chcę, żebyś... Tak. Nie ma mowy. Nie wrócę... Daj spokój. Giltor ma teraz na głowie inne sprawy. Ja? No to w czym pro? Jeśli wrócę bez sztandaru, okryję się... W porządku. Gdzie już? Dwukrotnie przeczesałem całe pole bitwy. Może... Kto by coś tak... Gobliny! Goblin? Tak. Dobiły rannych i złupiły cię... Spokojnie. Ty... Gdzie znajdę? Mieszkają w jaskiniach na wschód stąd. Ostre zęby. Na wschód. Dobra, dajmy ten tajemny składnik cały. Topór bojowy. 31. Powoli będzie trzeba zmienić ten topór mój. Jakbym był wojownikiem, no mój pancerz byłby lepszy, ale nie miałbym zbyt dużej regeneracji many. Topór bojowy, winogrona i pieniądze. 2500 dałem na runę. Dużo wiem. Morowiki. Ma... Teraz potrzebuję... Niech no na ciebie spojrzę. Ta... A co powie... Na przykład. O tak. Ładna, bardzo ładna. To co? Twoja jest świeższa. Co takie? Raczej ja.
Moja głowa. Serio? Daj mi moją głowę. Pierścień gońca leśnego. Nie udało nam się bić poziom. Dajmy 3 punkty tutaj. Zaraz będę mógł... Dobra, i to mi starczy. Już chyba tutaj nie będę levelować tego. Trzeba do tej bożogi dobić. Patrzcie, dziki. A z dzikami było jakieś zadanie. Kły. A to z tych się nie zdobywa. Pewnie jakieś questowe będą. Trzeba trochę pobiegać tutaj. Po tych rewirach. Znałeś te gobliny w końcu. Mamy jakiegoś. Wydaje mi się, że troszkę umiejętności spieprzyłem. I przy okazji łatwiej nam gardę przełamać dwuręczną bronią. Ale przydałaby mi się jakaś broń dwuręczna, która by zwiększała moje zdolności magiczne. To by było fajne na przykład. I trzeba jeszcze coś zobaczyć teraz. Chciałbym bardzo, bardzo, bardzo zobaczyć. Da się tak zrobić. Te potwory to już od najmniej, no od początku potrafią te potężne ataki robić. My się nauczyliśmy. Musimy wykupić pewne umiejętności, tutaj najgorsze gobliny to potrafiły. Dobra. No 3 poziomy jeszcze będę potrzebował. Tego fireballa śmiesznego. Znaczy fireballa już mamy, ale to pożogę. A najwyższy poziom to jest po pożodze Morze Ognia. ...117 punktów many.
ciągu pół godziny dużo już rzeczy tu zrobiliśmy, ale z reguły na taki jeden sektor musimy poświęcić jakieś półtora godziny, max dwie. Z reguły półtora. No dwóch nie. Dwie to przesadziłem. Sztandar. W ogóle ja się nie muszę praktycznie leczyć. Jedynie czasem bandaż używam. I to nie jest ze względu na to, że jestem magiem, bo wojownikiem byłoby jeszcze łatwiej. Tylko ze względu na to, że ta gra jest łatwa. Długa tarcza, pierścień żeglarza. No, niestety. Burzowe kruki. Konopiane. Opatrunki. Mało używam tej runy. Wydaje mi się, że jej mi się nie opłacało brać. Pieniądze aż tak nie odgrywają roli w tej grze. W tej grze pieniądze nie są praktycznie ważne. Większość rzeczy możemy znaleźć po prostu. Noc się robi. A ja bardzo nie wiem, jak mogę przeczekać ową noc. W ogóle w tej grze serio jest cykl dnia i nocy? Myśli... No jest, bo już się ściemnia. Zbyt wiele honoru. Dobra. I jeszcze z dzikami mógłbym to załatwić. Wtedy miałbym wszystko. Niedługo będziemy walczyć z orkami i to będzie chyba jeden z trudniejszych momentów. Znaczy ja tak przynajmniej zapamiętałem, że to był trudniejszy moment w tej grze. Bądź pozdrowiony. Co ze sztandarem? Na pewno... Sztandar mojego pana. Nie ma sprawy. Dokładnie tak. Dobra. Możemy ruszyć do miasta teraz. Czyli zawsze jest tak, że jakiś władca jest, musimy pomóc, zrobić lokalny problem. I that's all. W tym odcinku sporo zadań porobiłem. No i przez to, że jak właśnie porobimy wszystkie zadania na przykład tutaj i zrobimy jeszcze to z dzikami, no to tak naprawdę nie mam powodu, żeby tutaj dłużej być. I mogę wtedy zmienić swoją lokalizację. Myślę, że bardziej przydałaby mi się runa do tej szybkości niż to wstrząs. No się szybko odnawia. Ale nie wiem, coś czuję, że może też mi dupę uratować czasem. Zobaczymy. Dobra, miałem te dziki znaleźć. Czy ja mogę tu spać gdzieś? Przepraszam bardzo. Proszę, proszę. Kim jestem? Baldrin. Kiedyś... Dobra, chodzi w dupę. Dziki tu są. To jeszcze załatwmy sobie dziki i na tym
Myślę, że zakończę odcinek. W następnym odcinku udamy się do samego miasta Srebrowód. Zamku znaczy. Kurwa, dużo tych dzików. I tuzin czy pół tuzina miał być? 6 mamy mieć. A zabijemy i tak wszystkich. W sumie to już. Ale jeśli są tu jeszcze dziki... Dobra, chuj im w dupę. Idę oddać to zadanie i w następnym odcinku udajemy się do zamku Srebrowód. Tak właśnie zrobimy. Czy ja tu nie miałem komuś oddać? Zaznacz zadanie. Nie ma jej tu bynajmniej. Dobra. Tymczasem zakończę nagrywanie tego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć.